Czy na zamku mieściła się szkoła agentów Abwery? Do czego służyła ryba miecz? I czym były setki malutkich kryształków znalezionych w piwnicach zamku? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zamek Czocha to warownia, która powstała w XIII wieku. Przez lata jest rozbudowywana, a ze względu na swoje strategiczne położenie często zmienia właściciela. Przez wieki zamek był świadkiem wyjątkowych wydarzeń, jednak jego najciekawsza historia przypada dopiero na wiek XX. W 1909 roku zamek zostaje zakupiony przez producenta cygar Ernsta Giczowa. Kilka lat później właściciel rozpoczyna odbudowę zrujnowanej wówczas warowni. Od pożaru w 1793 roku zamek jest pozostawiony samemu sobie. Słynny berliński architekt Bodo Ebhardt odbudowuje go zgodnie z wyglądem zachowanym na Rycinie z 1703 roku. Nie była to jednak zbyt subtelna odbudowa. Podczas prac zniszczono wiele najstarszych fragmentów kompleksu. Giczow nakazuje również wybudować w zamku kilkadziesiąt tajemnych przejść pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Mówi się, że jest ich około 40. Ale obecnie udało się odnaleźć jedynie 13 z nich. Jedno z nich znajduje się w bibliotece, gdzie zostało ukryte pomiędzy przeszklonymi regałami. Kiedy złapiemy uchwyt ścianki, ciężki mebel otworzy się, a naszym oczom ukaże się wejście do krętej klatki schodowej. Inne przejścia działają natomiast jak pułapka. Po co Giczow nakazał budowę przejść? Czy był to zwyczajny kaprys, czy może element skomplikowanego planu w przypadku sytuacji zagrażającej jego cennej kolekcji antyków? Tego nie wiemy. Dziś przejścia stały się jednym z podstawowych elementów atrakcji turystycznych. Pozostaje nadzieja, że przyszłość pozwoli na odkrycie pozostałych przejść i tajemnic zamku. Giczow miał również słabość do kultury wschodniej. Ze względu na ogromny majątek, jakim dysponował, gromadził różnego rodzaju skarby. Marzył o stworzeniu potężnej kolekcji dzieł sztuki. To marzenie ma spełnić się już niebawem. W 1917 roku rewolucja bolszewicka w Rosji brutalnie rozprawia się z carem. Jest to świetna okazja dla Giczowa. Ze względu na swoje rozległe kontakty w Rosji nie ma problemu z wykopieniem skarbów po carskiej rodzinie. Do swojej kolekcji Giczow skupuje popiersia carów, zastawy stołowe, porcelany, rzeźby, obrazy, monety. A to wszystko za ułamek ceny ich prawdziwej wartości. Dwudziestolecie międzywojenne to zdecydowanie złoty czas dla zamku. Niestety nic nie trwa wiecznie. Wybucha II wojna światowa. Na zamku pojawiają się żołnierze niemieccy. W okolicach budowany jest ogromny kompleks Rize, o którym opowiadałem Wam już w jednym z wcześniejszych odcinków. To wszystko sprawia, że zamek Czocha jest bez wątpienia wykorzystywany przez wojska III Rzeszy. Jak w kilkudziesięciu innych, tak i w tym miejscu mogły znajdować się dokumenty Głównego Archiwum Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy. Głównym miejscem składowania dokumentacji miał stać się Pałac w Radomierzycach. Co mogło znajdować się w dokumentach? Przede wszystkim informacje o agentach, o siatkach wywiadowczych, ale też wysoko postawionych politykach i wpływowych ludziach Zachodu, którzy potajemnie współpracowali z III Rzeszą. W czerwcu 1945 roku do zamku w Radomierzycach przyjeżdżają ludzie mający przeszukać zamek i potwierdzić bądź zaprzeczyć o istnieniu archiwum niemieckiego. Jeżeli archiwum będzie znajdować się na zamku, mieli za zadanie sprawdzić jego zawartość. Czy wiemy, co zawierało? Według niektórych relacji faktycznie było to Archiwum Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy. Takie archiwum mogło w swoich zbiorach zawierać nie tylko nazwiska polityków czy kolaborantów, ale dane firm współpracujących z III Rzeszą, a należących do państw neutralnych bądź oficjalnie walczących z Niemcami. To samo dotyczyło banków. W gronie osób tej specyficznej ekspedycji znaleźć mieli się późniejszy premier Polski Piotr Jaroszewicz, generał Brygady Ludowego Wojska Polskiego Jerzy Fonkowicz oraz przewodnik sudecki i krajoznawca Tadeusz Steć. Choć udział tego ostatniego jest przez niektórych brany w wątpliwość. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to niektórzy twierdzą, że działania tej komisji mogły mieć wpływ na wydarzenia, które miały miejsce prawie 50 lat później.
W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku do domu Jaroszewiczów włamują się nieznani sprawcy i w wyjątkowo brutalny sposób zabijają małżeństwo. Premier przed śmiercią był niezwykle mocno i długo torturowany. Co ciekawe, z domu nie znikają wartościowe przedmioty, takie jak obrazy, gotówka czy biżuteria. Zginęły natomiast materiały do książki pisanej przez Jaroszewicza, która, jak sam mówił, wstrząśnie Europą. Do dziś to morderstwo nie zostało wyjaśnione. Pół roku po śmierci Jaroszewiczów zamordowany zostaje Steć, drugi z głównych uczestników ekspedycji do zamku. Torturowany bardzo podobnie jak Jaroszewicz. W 1997 roku z kolei ginie Jerzy Fonkowicz, ostatni z głównych przedstawicieli ekspedycji do pałacu. Czy te zabójstwa miały coś wspólnego z archiwum zamkowym? Ciężko dziś jednoznacznie stwierdzić. Jeżeli tak było, to zamordowani zabrali ze sobą tą tajemnicę do grobu. Dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat. Czy łączenie tych dwóch spraw jest zbyt daleko idące, czy może faktycznie posiadali wiedzę, którą chcieli ujawnić, wierząc, że będąc już w podeszłym wieku oraz z racji, że minęło już prawie 50 lat, nic im nie grozi? Dajcie znać w komentarzach. To, że zamek wykorzystywano do celów wojskowych, jest pewne. Świadczy o tym kilka faktów. Przede wszystkim niezwykle silna obrona przeciwlotnicza rozstawiona wokół zamku. W Leśnej, w okolicy zamku, wytwarzano korpusy do rakiet V2. Co więcej, na zamku miał przebywać sam Werner von Braun. A któż to taki? Zwany rakietowym baronem, konstruktor rakiet V2, członek partii nazistowskiej NSDAP, SS-man. Czyli mało pozytywny facet? Owszem. No chyba, że ma się głowę na karku, a Amerykanie akurat potrzebują kogoś od rakiet. Wtedy wiele uchodzi na sucho. Po wojnie von Braun zostaje najważniejszym współtwórcą programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych i pionierem podboju kosmosu. Mówi się, że gdyby nie niemieccy naukowcy sprowadzeni do USA w operacji Paperclip, to Amerykanie przegraliby wyścig na Księżyc ze Związkiem Radzieckim. Jak widać, Amerykanie nie mieli rozterek moralnych co do wykorzystywania w swoim rozwoju nazistów. W czasie wojny Niemcom udaje się opracować urządzenie deszyfrujące zwane Ryba Miecz. Jej zadaniem było odczytywanie najważniejszych radzieckich depesz. Czy taka maszyna faktycznie powstała? Teorie są różne. Co ciekawe, maszyna ta miała zostać pod koniec wojny przejęta przez Amerykanów i w zaszczytnej służbie amerykańskiej armii przez wiele lat służyć do śledzenia rosyjskich szpiegów. Czy taka maszyna znajdowała się na zamku, bądź czy na zamku zorganizowana została tajna szkoła szpiegów Abwery? Tego nie wiemy, jednak jest dużo poszlak wskazujących na tego typu działania. Jest coś jeszcze. W zamkowej piwnicy miała znajdować się winiarnia. Nic specjalnego. W zamkach była to raczej reguła. Jednakże wejście do winiarni w zamku Czocha chronione było przez żelbetowe konstrukcje, a przyznacie, że to dość solidne i specyficzne zabezpieczenie jak na winiarnię. W tym samym miejscu, w suficie, miały znajdować się otwory po grubych kablach, które najprawdopodobniej służyły jako radiostacje bądź podłączenia anten do przechwytywania depesz. Po wojnie koleje losu zamku są znów niezwykłe. Przez krótki czas na zamku mieszkają uchodźcy z Grecji. Ci jednak mają dość swobodne podejście do XIV-wiecznego zabytku i w sali rycerskiej trzymają zwierzęta hodowlane. To całkowicie dewastuje zamek. Przez kolejne lata posiadłość jest regularnie okradana i niszczona. Z czasem postanowiono o wykorzystaniu budowli w rozsądniejszy sposób. Od 1952 roku na zamku mieści się wojskowy dom wczasowy. Budowla w ten sposób zyskuje charakter utajniony. Zamek Czocha przestaje występować na ogólnie dostępnych mapach. Od września 1996 roku zamek jest publicznie dostępny jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. Czy to koniec historii z zamkiem? Oczywiście, że nie. Tajemnic jest dużo, dużo więcej, a jak się okaże, nie wszystkie zostały odkryte wiele lat temu. W latach 90. na zamku odnaleziono tajemnicze szklane kryształki, wielkością przypominające główkę od zapałki. Były to kilkumilimetrowe kawałki szkła, zakończone soczewką.
W środku zaś zatopione zostały obrazy. Szkiełka były tak wykonane, że po przyłożeniu do oka można było czytać zawartość zdjęcia umieszczonego w środku. Mogła to być technologia szpiegowska, stosowana jako nowa w latach 40. XX wieku. Precyzja i jakość wykonania kryształków tych znalezionych w zamku przekonuje, że nie były wykorzystywane przez cywilów. Ponadto koszt wykonania tych konkretnych byłby zbyt duży, żeby produkować tak dobrze wykonane kryształki na masową skalę. Jednakże co znajduje się na zdjęciach umieszczonych w kryształkach? Różnego rodzaju zdjęcia obiektów w miastach, widoków, pocztówek, domów, ludzi, pejzaży czy dokumentów. Co ciekawe, podobne kryształki znajdowano w wielu innych miejscach. Jedna z hipotez mówi, że na zamku miała znajdować się tajna szkoła dla niemieckich szpiegów, a same kryształki z fotografiami były materiałami szkoleniowymi. Nie zostało to jednak w 100% udowodnione. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia tego zamku, ponieważ jest to ogromny kawał niezwykle interesującej historii. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o losach zamku w XX wieku, co naziści mogli tam robić oraz jakie tajemnice zamek może skrywać do dziś. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę. Do zobaczenia. A jeśli chcecie się dowiedzieć, czy Hitler opalał się w słońcu Argentyny, albo czy w jakiś sposób uciekł z Berlina, to zawsze możecie kliknąć tutaj i obejrzeć ten odcinek.